Wyszedł taki artykuł, top lista magazynu Time, który obecnie jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych magazynów. Wyszła lista 25 najlepszych animacji w historii kina. I to tak, czytamy od pozycji 25 do pierwszej. Na miejscu 25 jest Zakochany Kundel. Według mnie dość nisko, bo mi się bardzo podobał na przykład. Mnie Zakochany Kundel chyba nudził. Widziałem go stosunkowo niedawno, ale pamiętam, że... Nie no, to było o tyle ładna animacja, że to był jeszcze ten stary Disney, kiedy przy każdej kresce widać, że to jest rysowane ołóweczkiem, widać te niedociągnięcia i ze względów technicznych to mi się podobał, ale... Treść, no nie, no to jest film dla młodszego odbiorcy, ale... A mi właśnie odwrotnie, znaczy animacja fajna, nie powiem, że mi przeszkadzała, czy coś w tym stylu, ale właśnie historia miłosna mi się podobała, chociaż obchodziło mnie, co się dzieje pomiędzy psami. Mi się podobał ten pies z dużymi policzkami, ten stary i smutny. On pozornie nie miał węchu chyba, tak? Coś no. Było. Na miejscu 24 fantastyczny pan Lis, który rzeczywiście jest fantastyczny. Który wydaje mi się, że nawet powinien sobie zaklepać jakieś wyższe miejsce, bo fantastyczny pan Lis był naprawdę fantastyczny. I był oryginalny. I był oryginalny, właśnie. Chociaż jest na podstawie jakiegoś opowiadania. Tak, ale to nie była kolejna po prostu słodka opowieść Disneya. Nie to, żebym nie lubił Disneya, ale to była po prostu oryginalna historia. Z bardzo fajną muzyką, z bardzo fajnymi postaciami, oryginalnymi postaciami. Jest naprawdę zabawny. I ma dobre no, dialogi. Fantastyczny pan Lis to jest historia pana Lisa, który mieszka w norze, który się ustatkował i w ogóle, ale trochę tęskni za starymi czasami ganianiem po kurnikach i podkradaniu kur, więc postanawia okraść trzech największych właśnie takich... No, potentatów naftowych. Nie naftowych. Najeżdża Irak. Znaczy jeden z nich bodajże tam pędził miód, czy tam wino. Ja nie pamiętam już, o co w tym chodzi. Drugi właśnie miał kury i trzeci coś jeszcze. Poza tym animacja była robiona poklatkowo, czyli były modele postaci i były fotografowane klatka po klatce każdy ich ruch. Tak. Następny na liście 23. Żółta Łódź Podwodna. Ci, którzy, nie wiem, mają udar mózgu, nie wiedzą o tym, ale to jest film... Na podstawie o Beatlesach po prostu. Płyty Beatlesów. Nie widziałem tego. Nie o Beatlesach, też nie widziałem. Tylko faktycznie Beatlesów. Widziałem tylko okładkę płyty. Aha. No to podobno jest hit straszny. Nic o tym nie mówię. Ja kocham w ogóle Żółtą Łódź pod wodą. Jest świetny. Dalej jest Horton Słyszy Ktośa, co mnie dziwi. Nie widziałem, trailer wyglądał obrzydliwie. To jest na podstawie opowiadania doktora Susa, który jest znany chociażby z Grincha. Albo z kota z wielkim... czerwono-białym cylindrze. Ogólnie wszystkie postaci doktora Susa słyną z tego, że mają dziwny nos. Taki kocił jakby. No. I mał wkleśnięty w twarz. W ogóle wszystkie postacie wyglądają tak samo. Ja widziałem film, podobał mi się, nie było żadną rewelacją. Był jednym z największych sukcesów kasowych tego roku, co jest zaskakujące, ale ogólnie jak czytałem opinię, to nie wszyscy byli nim zachwyceni, więc mnie dziwi, że tutaj jest. Nie wiem, nie widziałem. Dalej jest Kung Fu Panda, który mi się nie podobał. Zupełnie nie rozumiem pozycji tego filmu. Ale w Ameryce go uwielbiają. Tak samo Kung sequel. Kung Fu Panda była okropna. Kung Fu Pandę, w ogóle ten sam zarzut mam do Kung Fu Pandy 2, którą widziałem całkiem niedawno. O. To mógłby być taki dobry film, gdyby każdego klimatycznego momentu nie psuli durnym żartem. W sumie największy ten zarzut miałem do Kung Fu Pandy 2, ale w Kung Fu Panda 1 było dokładnie to samo. Kiedy był jakiś epicki moment, czy właśnie jakiś klimatyczny, kiedy, nie wiem... ktoś się nagle gdzieś pojawia i się okazuje, że uratuje sytuację, albo zwrot akcji, to nagle Kung Fu Panda musi pierdnąć, beknąć, przewrócić się albo poparzyć. No i ogólnie właśnie to nie jest jakiś taki zabawny film, po co mnie strasznie nudził. Zatem oglądałem z polskim dubbingiem, który nie był najlepszy. Dalej na 20 miejscu jest Paprika. Nie znam, nie widziałem, pierwszy raz słyszę ten tytuł. Ale zasłynął chyba rok temu z tym, że jest... mówi się o tym, że Incepcja sporo zgapiła z tego filmu. Paprika! A jak oglądałem zwiastun, taki Paprika! Porównawczy, to są tam jakieś niby surrealistyczne sceny, ale bez przesady. I ogólnie to jest anime, więc tym bardziej mnie to nie interesuje. Nie znam. Dalej jest Zaplątani. A Zaplątani to był bardzo spoko film. Mi się bardzo podobał i właściwie film byłby naprawdę fantastyczny, gdyby nie jeden moment taki dość naciągany, kiedy pomyślałem,
No dobra, ale poza tym jest fantastyczny. Który? Ej, nie mogę powiedzieć, bo to jest taki istotny. Aha, no dobra. Poza tym grafika w Zaplątanych jest śliczna. O tej dziewczynie z takim bardzo, bardzo długim... To jest o Rozpuncie. Tak. To jest na podstawie starej bajki. O Rozpuncie. To będę musiał obejrzeć. Ja wiem, co to. I postacie wyglądają jakby właśnie dawne takie, wiesz, jak Aladdin, tego typu, że ten rysunek twarzy, ale jest komputerowa. No. Jest bardzo ładna. Natomiast jest Król Lew, co mnie dziwi, że jest tak nisko, mimo uwielbienia. Ja obejrzałem Króla Lwa dość niedawno. Na pewno Król Lew zasługuje na wyższe miejsce niż parę niektórych rzeczy, które widzę na dole. O tym za chwilę. Obejrzałem Króla Lwa niedawno dość, z oryginalnym amerykańskim dubbingiem. I wszystko jest cacy, oprócz aktora, który użycza głosu Simby dorosłego. Aktor nazywa się Matthew Broderick, jest dość znany, ale teraz nie powiem, w jakich filmach grał, bo to pewnie i tak wam nic nie powie. Tak, a mi się... Chociaż może Inspektor Gadget. Nie. No. A mi się właśnie jego głos... No, koleś jest obrzydliwie drewniany i widać... Ma cały czas monotonny głos, kiedy użycza głosu. Ale to jest właśnie taki generyczny główny bohater. Taki właśnie młody koleś, który jest tam, prawda, pełen zapału, ale jednak bardzo niepewny i jest takim zwykłym, znaczy takim standardowym głównym bohaterem. Może, typowy ale... główny bohater fantazji. Mały, niepozorny wieśniak, który nagle dochodzi... Nie, zupełnie nie to. To właśnie mi chodzi o takiego, wiesz, młodego zapaleńca, któremu nie pozwalają osiągnąć pełnego tego potencjału. Nie, mnie strasznie wkurza po prostu, dlatego to jest jeden z mniejszych przypadków, kiedy powiem polski dubbing lepszy. No. Dalej jest Akira. Wiem, że ciebie Akira nudził. Obrzydliwie mnie nudził i wydawało mi się, że trwał 3 godziny, a trwał 2 godziny z hakiem. Mi się Akira niesamowicie podoba. I to jest film anime. Mi się Akira do tej pory niesamowicie podoba. Przynajmniej na pewno ze względu graficznego. Akira jest chyba najbardziej szczegółowym, ręcznie rysowanym filmem we wszechświecie. To jest, znaczy dobra, poza tym... Poza Steam Boy, ale to robiła ta sama wytwórnia tylko parę lat później i Steam Boy jest obrzydliwie nudnym filmem. Mi się Akira podoba, mi się podoba historia, chociaż to głównie ze względu na to, że czytałem... Oj, to dużo przybliżania. Dużo, tak? To jest ogólnie historia dzieje się w Tokio w przyszłości, tam jest jakaś praktycznie wojna domowa się toczy, walczą ze sobą gangi motocyklowe. Nie, to nie jest żadne animowe, durne bzdury typu o mechach i tak dalej. Znaczy, nie, bo tytuł kojarzę, tylko po prostu nie potrafię sobie tego określić. Ja do tej pory nie pamiętam fabuły tego filmu nawet i... Akira jest bardzo dobry. Jakoś ktoś powie, że animacja jest cudowna w anim, to ja i tak to zignoruję, bo dla mnie samo anim. I fakt, że... Anime. Zauważyłem, tak mniej więcej sobie pomyślałem, dlaczego tak nie lubię anim. Jeśli weźmiesz jakokolwiek postać z anim i ogolisz jej głowę, to wszyscy wyglądają tak samo. Zupełnie nie. Dla mnie wszyscy różnią się włosami. To jest po prostu... Znaczy, to takie przekonanie jest przez to, że cała Europa jest przyzwyczajona do grafiki amerykańskiej i europejskiej. Oni mają inną grafikę. Ale tam tak samo. Jest kupa różnych rysowników, każdy ma swój styl. Jasne, jest cała masa ludzi, którzy rysują w taki sposób, jak ty mówisz. Ale ludzie, którzy właśnie robili Akirę, czy chociażby ludzie od Ghibli, o których będziemy mówić później, to są naprawdę moje tak śliczne graficzki. Znaczy, no, ja powiem tak, ja nigdy nie będę wrzucał kogoś, kto lubi anim, ale jeśli ktoś mi podrzuci płytę, powie, hej, obejrzyj to, od razu powiem, nie. No, pamiętam. Po pierwsze, wszystkie filmy się, znaczy, mało ich widziałem, ale ilekroć widziałem jakiś film anime, się obrzydliwie dłuży i może aż to, że ta animacja jest taka detaliczna, czasem mnie odrzuca po prostu. Nie wiem, mi się to podoba, przynajmniej z... Jakkolwiek to zabrzmi. Ale ty mówisz w ogóle wszystkie anime jakiekolwiek? Widziałem do tej pory Akirę, Księżniczkę Mononoke i Spirited Away. A nie podobało ci się Spirited Away? Widziałem dawno temu, o tym też będziemy mówić, jeszcze nie mów, bo jest na liście. Następny film, Happy Feet, Tu pod małych... Boże, jak to... Ja pierdzielę, nie. Tu ktoś napisał Tu pod małych słów. No, ale tu się zgodzę z reakcją Ochmana. Happy Feet... Ja nie obejrzałem tego filmu całego do tej pory. Tam były pingwiny, które rapują. Rapują? Tak. Myślałem, że śpiewają. Też śpiewają, rapują, tańczą, wszystko. Ale dobry Boże, czy widział ktoś zapowiedź Happy Feet 2? Ja byłem niedawno w kinie. Byłem niedawno w kinie i leciała zapowiedź. Znaczy teaser, to nie był jeszcze trailer, to był teaser. To było tak złe, dobry Boże, to było tak złe. Ale wiesz co, ten film wygrał Oscara z autami pierwszymi.
Happy Feet to takie gówno niesamowite. No. Dalej. Chciałbym wytrzeć sobie dupę Happy Feet. Chciałbyś wytrzeć sobie dupę? Chciałbym wziąć tego małego pingwina, głównego bohatera, przewrócić go na to miejsce, gdzie ma białe futro i wytrzeć sobie rowa od lewa do prawa. No tak, i tak ma takie martwe spojrzenie, więc mu to nic to nie zrobi. Na 15 miejscu Wallace i Gromit, Klątwa Królika. Bardzo fajny, pozytywny film. Widziałem ten film, ale to był po prostu dobry film, znaczy, który zupełnie mi w pamięć nie zapadł. To jest jedyna wada, jaką mogę się zgodzić, że nie zapada w pamięć, ale jak się gra, to jest fajna rozrywka nawet. Dalej, Adventures of Prince Ahmed. Nie znam. Też nie znam. Z 26 roku. Tak, widziałem tylko zdjęcia na Google Grafika z tego filmu i wszystkie wyglądały tak, że to jest chyba taka animacja, że wszystko wygląda jak teatr cieni. Tło jest kolorowe, a wszystko inne jest czarne, czyli bohaterowie, rzeczy i tak. Wygląda jak to, jak teatr cieni. Aha. Więc wygląda intrygująco dla mnie. A to może być ciekawe. 13 miejsce, Królewna Śnieżka, Siedmiu Krasnoludków. Film, którego nie widziałem od 1000 lat. Serio, czy te wszystkie najstarsze filmy Disneya naprawdę ludziom się podobają? Jak Królewna Śnieżka, Kopciuszek. Śpiące Królewne. Ale wiecie, co mi się wydaje, że te wszystkie filmy Disneya powinny być złożone jako. Bo tak, jako katalog. Film Disneya i być gdzieś, nie wiem. Na 8-9 miejscu. Dlaczego? Bo faktycznie średnia z tych filmów, tak, będzie 8-9 miejsce. Są filmy lepsze, są filmy gorsze, ale one mają ten sam styl. No nie szkodzi, nie. Każdy film powinien być rozpatrzony osobno, no bo Disney miał dobre filmy i Disney miał chujowe filmy, jak na przykład Królewna Śnieżka, która była nudna, że chuj. I co z tego, że ludzie, którzy pewnie składali tą listę, to właśnie się wychowali na tych filmach. Przy dzisiejszych standardach, bo ta lista jest złożona w tych czasach, przy dzisiejszych standardach te filmy były chujowe. Ja odświeżyłem sobie Śpiącą Królewnę i jakoś też mnie nie powaliła. Ja mam taki afekt do wszystkich tych bajek tworzonych na podstawie baśni. Książek i tak dalej. A na przykład film Disneya typu Król Lew, to jest Pixara. No ale też Disney. Pixar to też Disney. Też Disney? Przynajmniej wtedy. Tak. Dopiero od niedawna jest po prostu Pixar. Pixar to jest Disney, tylko te wszystkie filmy 3D zrobione przez wytwórnię Disney są pod nazwą Pixar. I wszystkie takie filmy, powiedzmy, z osobnym scenariuszem, tak? Mi się bardzo podobały, ale filmy typu właśnie Królewa Śnieżka, jak tutaj patrzę, coś jeszcze wcześniej było. Właściwie jak tam spojrzeć na historię Disneya, to chyba 90% jest oparta na czymś. No. Tylko Pixar zrobi coś oryginalnego rzeczywiście. Nie będzie na podstawie opowiadania. Do Królowa chyba się Pixar nie brał. Nie, bo to nie jest komputerowe. No. A widzisz? A nie. Ale Król Lew jest mniej więcej oparty na Hamlecie. Co kurwa? I podobno Król Lew jest zerżnięty z jakiejś starej japońskiej animacji. Tak, ja też czytałem, że jakiś biały lew, coś w tym stylu. No i nawet pokazywali jakieś porównania, gdzie ten biały lew stoi przy chmurze w kształcie swojego ojca. To jest idiotyczne. Czemu idiotyczne? No może rzeczywiście, ja nie widziałem tego białego lwa. Może się okaże, że to jest jakaś stara japońska animacja, która jest scena w scenę z Królem Lwem. Ale pewnie będzie dłużyła się, nie będzie mieć muzyki Hansa Zimmera. O, tutaj widzę jeszcze mała serię. Pewnie tak. Na 12 miejscu Toy Story, pierwsza część z 99... Toy Story było spoko. 95 roku. Toy Story było spoko, może sobie mieć wysokie miejsce. Ale wydaje mi się, że powinno być w pierwszej dziesiątce. Ja wam powiem, że chociaż bardzo lubię Toy Story, to jak teraz pomyślę, to nie powaliło mnie aż tak bardzo jak Toy Story 3. O, nie. Znaczy wiesz co, pamiętam, że jak oglądałem pierwszy raz pierwszy Toy Story, byłem mały, to wywarło na mnie duże wrażenie. Znaczy, te sceny z tymi zepsutymi zabawkami, pamiętam, wryły mi się w pamięć. Nie, sporo jest takich, wiesz, pamiętnych takich nawet głupich scen. Na przykład do tej pory pamiętam scenę, jak tam chyba Sid, czarny charakter, chciał wypalić czoło chudemu, a chudy tam krzyczy nagle i wymacza swą głowę w kawie czy w czymś tam i potem ma taką czarną kropkę na czole. Jezu, to przez pozostałe dwa filmy nie ma. No. To jest dziwne. Ale w ogóle Toy Story z perspektywy takiego oglądającego dziecka jest, mi się wydaje, przynajmniej takie strasznie, strasznie perwersyjne, bo to jest jednak takie spojrzenie do zwykłego życia dzieciaka, wiesz, dziecko z zabawki, każdy ma zabawki w domu, prawda? A tu nagle pokazują, że te wszystkie zabawki mają osobne życie i nie wiem, mi się to, jak ja to oglądałem, to mi się wydawało takie strasznie niepokojące. Ja się zawsze zastanawiałem, po cholerę te zabawki się kryją z tym, że żyją. No bo taką mają zasadę istnienia najwyraźniej. No bo wtedy Edip powiedział
No bo jednak zabawki są robione przez człowieka, więc muszą, muszą działać zgodnie z tymi wyznaczonymi przez ludzi zasadami. Ale nie pamiętam jeszcze, to chyba w dwójce, znaczy nie pamiętam w którym filmie, ale scena, która mi zapadła w pamięci, jeżeli chodzi o tę historię, jak oni coś tam robili i właśnie się okazało, że ten chłopak idzie do góry i też z psem coś było, oni wykorzystali jakoś psa do tego. Kurde, już nie pamiętam. Dobra, może lećmy dalej z tą listą. Dalej jest, to jest ryszy, który rzeczywiście... Które już... zasługuje sobie na wysokie miejsce. Tak jest. No muszę w końcu obejrzeć ten film. To jest Story 3 było takie srogie, takie ryjące głowę. Tak? Ja to już chyba mówiłem na podcaście, ale pamiętam, że kiedy byłem w kinie na Toy Story, naprawdę czekałem po prostu na moment, aż dzieci za mną się rozpłaczą. Ten film był naprawdę mocny. A jak ja byłem, to jakoś nie słyszałem żadnego szlochu, tylko ktoś tam gadał cały czas. No ale co ja tam...